Szanowni Państwo, kolejne ćwiczenia z biomediacji. Tym razem spróbuję pokazać Państwu, jak w prosty sposób zainokulować rośliny bakteriami endofitycznymi. Celem ćwiczeń jest pokazanie Wam w dość krótkim niestety czasie, bo do końca ćwiczeń mamy około miesiąca, może nawet mniej, że bakterie faktycznie działają, pomagają roślinom w trudnych warunkach i usprawniają procesy bioremediacji i fitoremediacji. Do pracy wybraliśmy rośliny paciorecznika ogrodowego, to jeszcze w szklarni zobaczycie, przyjdziemy się wykonać inokulację. Szczepem, którym pracujemy, jest bakteria Pseudomonas putida. Bakteria, która została przez nas już wcześniej dobrze przetestowana. Ona pochodzi z innych roślin. Ona jest wyizolowana z lipy rosnącej w centrum Warszawy przy drodze. Natomiast no, okazało się, że bardzo dobrze współpracuje też z paciorecznikiem ogrodowym. No i my ją przebadaliśmy pod względem tego, co ta bakteria potrafi. I ona, jeżeli chodzi o metale ciężkie, sprawdza nam się doskonale, no, przynajmniej w tym układzie z paciorecznikiem. Bo po pierwsze jest tolerancyjna. Ja ją spróbuję, jeżeli będę pamiętał, Państwu również dać jako materiał ćwiczeniowy. My badamy tolerancję przynajmniej na czterech metalach. To jest ołów, kadm, cynk, pięciu kadm i mangan. W każdym z przypadków ona daje bardzo dobrą tolerancję. Przy stosunkowo wysokich stężeniach, wyższych niż w mieście, czyli wyższych niż w tych, w których normalnie funkcjonowała. Następnie, co z punktu widzenia bioremediacji metali ciężkich jest kluczowe, produkuje siderofory. To myślę, że Państwo pamiętacie, przynajmniej część z Was, bo już jestem po sprawdzeniu egzaminu, przynajmniej w większości prac, to mi chyba ze dwie zostały, to siderofory są w bioremediacji metali ciężkich kluczowe. One uaktywniają, tak kolokwialnie mówiąc, metale. Bakterie tworzą je po to, żeby ułatwić pobieranie i zwiększyć dostępność żelaza. Natomiast one mają też powinowactwo do innych metali. Dzięki temu roślina, która współpracuje z bakterią, którą produkują siderofory, no może po prostu te metale pobierać łatwiej. Czyli ma tolerancję, zwiększa pobieranie metali ciężkich i ma kilka cech też takich fenotypowych, które promują wzrost roślin. Ja tutaj powiem szczerze, trochę się nie przygotowałem i nie. Wiem, że na pewno wiąże wolny azot. Nie są to jakieś rewelacyjne wartości, ale no może roślinę trochę wspomóc. I chyba też hamuje syntezę tlenu, czyli to w sposób taki trochę niebezpośredni redukuje skutki stresu, tak jakby precyzyjnie mówiąc oszukuje roślinę, nie pozwalając na syntezę hormonu, który by o tym stresie roślinę informował. Bakteria jest hodowana w temperaturze 30 stopni, to jest trochę niżej, ale ja dzisiaj robiłem pomiary kilka razy i te drzwi były na sobie chwilę temu otwierane, zamykane, więc temperatura nieco spadła. Rośnie ona nam tutaj, hoduje się od piątku, regularnie mierzę OD, może trochę mniej regularnie w weekend. Za chwilę Państwo zobaczycie w kolejnej części tego wideo pomiar OD i chodzi o to, że chcemy uzyskać jakąś stałą wartość, która jest podobna dla wszystkich, którą stosujemy w naszych doświadczeniach. To jest wartość absorbancji na poziomie około 0,5. Dzisiaj rano taką absorbancję żeśmy odnotowali, stąd też te wideo jest kręcone. Bakterie hodowane są w sterylnych felkonach plastikowych. Jak widać, pożywka jest mętna, bakterie są. Powiem teraz kroki, co dalej będziemy robić. Najpierw, widzicie Państwo warunki, ciemność, 30 stopni, sterylny falkon, pożywka, w jakiej bakteria rośnie, to jest płynne LB, prawie to, co żeście mieli na szalkach, co było omawiane na pierwszych ćwiczeniach. Standardowa, najprostsza pożywka, można ją kupić gotową, najłatwiej się po prostu z nią pracuje. pH tej pożywki jest 7,
Ta nasza pseudomona Scutida bardzo dobrze sobie tutaj daje radę. Zmierzymy sobie OD. Następnie ja te próby zwiruję dla Państwa. Wtedy bakterie osiądą nam tutaj na dnie. Pożywka jest nam niepotrzebna, a nawet jest niewskazana. Inokulacja będzie prostsza, jak bakteria trafi do podłoża bez pożywki. Wtedy będzie szukała szybciej, przynajmniej ja to tak trochę rozumiem, kontaktu z rośliną. Zwirujemy nasze bakterie, zobaczycie osad na dnie. Następnie ilość tutaj pożywki to jest 30 ml. Ja zaleję to następnie 30 ml soli fizjologicznej, roztworu magnezu siarczanu magnezu. Normalnie powinniśmy myć ten materiał. Brzmi to trochę głupio, ale tak się robi, żeby odpłukać wszystkie pozostałości pożywki. Czyli powinniśmy odlać pożywkę raz, bakteria nam tutaj zostaje. Powinniśmy dolać siarczanu magnezu, zwirować, odlać znowu magnez i wtedy z tym magnezem resztki tej pożywki są wylewane. No, tak prawdę mówiąc, jeżeli materiał jest bardzo cenny, to te mycie można nawet powtórzyć 2-3 razy, niektórzy powtarzają, żeby rzeczywiście pozbyć się tych resztek pożywki. No jak wiecie, tutaj cenny jest też czas niestety i kamerzysty, i prelegenta, więc my nie będziemy tego, to jest powtarzanie tej samej czynności, nie będziemy czyścić bakterii. Po prostu już po pierwszym wirowaniu zostanie nam pelet bakteryjny, zalejemy to siarczanem magnezu i tak przygotowane próby wykorzystamy już do inokulacji w szklarni. W szklarni doświadczenie też w ekstremalnie prosty sposób założymy. Będziemy mieli, nie będzie w ogóle kontroli bez metalu. To nie jest prawidłowe, natomiast no Państwo tutaj rozumiecie, mamy no mało czasu, mało rąk do pracy, więc staramy się trochę minimalizować przynajmniej te działania laboratoryjne. Nie chcę też z tym doświadczeniem czekać na Państwa, ponieważ każdy dzień w zasadzie jest tutaj w cenie. Jesteśmy tydzień do przodu, jeżeli to założymy dzisiaj, a poza tym nie wiadomo, czy tę wartość OD 0,5 osiągnęlibyśmy dokładnie w dzień Waszych ćwiczeń, więc tutaj wolę nie ryzykować, mieliśmy trochę czasu i udało się, myślałem, że będzie to gotowe wczoraj, jest dzisiaj wtorek. Więc pojedziemy do szklarni, założymy jeszcze raz najprostsze doświadczenie, wykorzystamy część roślin z innych doświadczeń, nie Waszych, w których rośliny rosną w stresie miedzi. Trzy będą zainokulowane bakteriami, trzy nie. I mam nadzieję, że na koniec naszych ćwiczeń, tych podsumowujących albo przedostatnich, w zależności jak to się tam czasowo ułoży, trochę też od pogody zależy, jak rośliny będą szybciej rosły, szybciej będą też jakby reagowały na obecność metalu w glebie i tym bardziej potrzebna będzie im obecność bakterii, to przejdziemy się i Państwo sobie porównacie, jak to wygląda. Więc teraz będziemy mierzyli OD. Ja tak trochę mówię też do siebie i do doktora Roberta, żebyśmy też pamiętali, jak poskładać po tym film. A kolejnym etapem będzie wirowanie i praca w szklarni. Aby inokulacja była w pełni kontrolowana, regularnie sprawdzamy OD, absorbancję hodowanych bakterii. Różne założenia można mieć. Naszym założeniem jest to, aby OD było około 0,5 w każdej z hodowanych prób bakteryjnych. Dzięki temu wiemy, że ilość wprowadzonych bakterii jest taka sama. Możemy lepiej ocenić po tym efekty doświadczenia, a także jesteśmy jeszcze na tej krzywej wzrastającej, czyli wiemy, że bakterie są żywe i aktywne. My stosujemy protokół tutaj, który wykorzystywany jest też w laboratorium Hasselt. Tamten protokół jest dla nas o tyle przyjemny, że jest prosty i bardzo aplikacyjny, czyli jakby te efekty pracy laboratoryjnej można dość łatwo wykorzystać w praktyce. Mierzymy OD przy, tutaj muszę zmienić, przy 660, nie, dobrze jest, dobrze jest ustawione, tutaj jakieś próby rano robiłem. Jest to dość bezpieczne OD, przyjmuje się, że pomiędzy 600, może 700, nawet do 800, w zasadzie przy każdej długości fal można mierzyć.
Niektórzy twierdzą, że najbezpieczniejsze jest 600. Nie bez powodu takie wartości zostały wybrane. Po pierwsze, jak Państwo widzicie, ten roztwór nie jest klarowny, więc dużo rzeczy tutaj, to nawet jak zerujemy na pożywce, no to pożywka jest dość trudnym materiałem, w którym mierzymy. Dodatkowo, no, komórki bakteryjne są przezroczyste. Nie do końca to, co mierzymy, nawet można nazwać absorbancją, więc tutaj trzeba bardzo delikatnie i dokładnie wybrać te OD. A dodatkowo, no, niektóre długości fal są po prostu niebezpieczne dla żywych organizmów, dla żywych komórek. Więc te 600-660 to jest taki kompromis pomiędzy precyzją, można tak powiedzieć, pomiaru i bezpieczeństwem dla bakterii. Tak jak powiedziałem, tutaj oczywiście nigdy się nie uda bardzo precyzyjnie tego wszystkiego zrobić, ale staramy się jak naj... jak najdokładniejszy tutaj pomiar zrobiony. No i wyszło około 524. To jest trochę za dużo. Docelowe to było 500, ale i tak jest dobrze. To oznacza, że próba jest już przygotowana do dalszych działań. Jak widać, pożywka jest mętna, bakterie tutaj są. I za chwileczkę przygotujemy materiał do inokulacji w szklarni. Witam ponownie. Trzeci etap naszych działań. Nieprzygotowany, jak widać, ale to może i dobrze. To pokazuje jakby tę rzeczywistą pracę laboratoryjną. Musimy zmienić rotor. Nasze probówki, tak jak Państwo widzicie, są to duże probówki. Więc muszę zmienić rotor na falkony. Myślę, że o wirówkach Państwo wiecie wszystko. Biologia molekularna, śmiało popatrzeć, studenci na kampusie. Widok w tym roku bardzo rzadki. Ludzie poza nami, pojawiło się więcej pracowników. Coś się dzieje. Co jest ważne, no to Państwo pewnie wiecie, no ważne jest równe obciążenie wirówki. Więc tutaj mamy to szczęście, że no, jesteśmy w miarę precyzyjni, więc jest wszędzie po 30 ml podłoża. Liczba bakterii też jest taka sama, to zmierzyliśmy OD. Więc ja tutaj staram się tak, żeby równo rozłożone były probówki. Też prosta sprawa, jest 6 miejsc, więc co drugie zapełniam. Powinienem to też zamknąć, jeżeli się uda. To jest w ogóle bardzo fajna, dość nowa wirówka. Jej główną zaletą z mojej perspektywy jest to, że to jest wirówka, która sama rozpoznaje rotor. W tych starych wirówkach kolejnym krokiem byłoby teraz. Ja może puszczę i zaraz opowiem. Tutaj zastanawiam się, ile. Może 4000 wystarczy. Mam nadzieję, że nie wystrzeli. Ona ma ogromną zaletę. O, właśnie, New Rotor. To jak Państwo widzicie, on sam sobie wybrał, już się ten, już to znikło. Sam sobie wybrał rotor, który jest, więc nie ma tego problemu. O, cały mechanizm się przestawia do innych rotorów. One mają inną wagę, inną szerokość. Więc tutaj dla bezpieczeństwa pracy i dla samego urządzenia jest ważne, żeby ten rotor był dobrany. Czas ustawiliśmy 2,5 minuty, za krótko, natomiast no, jak Państwo znowu sobie wyobrażacie, no to mamy dwie możliwości, albo krócej ustawić i krócej gadać, albo ustawić dłużej gadać, albo po prostu wyłączyć na chwilę filmik, co nie ma takiej potrzeby, bo potem to sztucznie trochę wygląda, jak się składa. Ustawiliśmy 2,5 minuty, prędkość ja ustawiłem trochę szybszą niż normalnie, to jest 4000. No, właśnie, żeby zrekompensować ten krótszy czas. Przy wirowaniu bakterii staramy się raczej przy niższych prędkościach pracować, a raczej dłuższych czasach. To głównie dlatego, że to są jednak żywe komórki. Jakkolwiek by się to głupio nie zabrzmiało,
to musimy się trochę o te bakterie zatroszczyć. No to jest nasz obiekt doświadczalny, materiał, z którym chcemy pracować. Więc temperatura pokojowa to też im nie szkodzi. To nie jest materiał wyjęty z zamrażarki. To są bakterie, które były hodowane w temperaturze 30 stopni. Jeszcze niecała minuta, potem sobie wyjmiemy. Państwo zobaczycie, mam nadzieję, pelet bakteryjny. I tak jak mówiłem, potem przejdziemy znowu do kamery, do komory laminarnej. Wyleję pożywkę, nie wylewając bakterii, nie usuwając próbówki bakterii. Zalejemy to sterylnym oczywiście, chociaż tutaj ta sterylność już jest mniej istotna, bo za chwileczkę i tak przejdziemy do szklarni. Mógł być po prostu świeżo przygotowany nawet, chociaż lepiej chuchać na zimne, bo w ten sposób można wprowadzić jakieś inne mikroorganizmy. Sterylnym siarczanem magnezu o stężeniu 10 mmol, jeżeli dobrze pamiętam. I przejdziemy z tym materiałem do szklarni, tam sobie założymy doświadczenie. I koniec, teraz musi się tylko wirówka zwolnić. Takie krótkie wirowanie i przy wolnej prędkości ma też swoje oczywiste wady. No wadą jest to, że te bakterie mogą się słabo przykleić do denka, a to powoduje to, że... No, otwórz się. A to powoduje to, że jak się jest nieuważny, można je po prostu wylać. Ja jeszcze koleżanką rotor tylko zmienię, ale to już po filmie. No, trochę wyżej jest, ale widać pelet tutaj, widać jakieś komórki. A tutaj tak samo. Tak więc jest to dobrze. Całkiem dobrze to wygląda. Kolejny etap. No, tak jak powiedziałem, zaletą tej metody, tego protokołu jest prostota. Ja zrobię to na jednym, żeby Państwa nie zanudzać powtarzaniem tej samej czynności. Otwieramy. Ważne jest, żeby ten pelet został. Ja sobie tak ustawiam, żeby widzieć, co wylewam. Trochę bakterii spadło, ale jak widać, większość zostało. Wydaje się to suche, ale też jak Państwo to czujecie, ścianki są mokre. Tutaj kilka kropel zostało. Ja mogę trochę popukać, żeby to spadło. Nie chcę też pobrudzić całej komory. Dlatego też robi się te dodatkowe wirowania. Czyli jakbym teraz zalał to roztworem magnezu, no bylibyśmy w stanie to odmyć. Po prostu poprzez rozcieńczenie tego, no to dwa razy umyli i można byłoby założyć, że w zasadzie w ogóle nie ma już w tej probówce pożywki. No my z powodu czasowych tego nie będziemy robić. Tutaj mamy przygotowany roztwór siarczanu magnezu. Ja go zaleję tą samą ilością, te bakterie. Też dla lepszego rachunku 30 ml było, 30, nawet Państwo widzicie, jaki to jest kolor. Tak, pożywka jest oczywiście intensywna w kolorze. Tak naprawdę ten roztwór powinien być klarowny. Bakterie nam się szybko tutaj rozpuściły, one też swoją barwę oczywiście mają. No i w ten sposób będziemy wylewać kolejne dwie. Zrobimy sobie to w trzech powtórzeniach. Może tego materiału też jest trochę za dużo, ale myślę, że to nie zaszkodzi. A jak nie, to będziemy mieli też ciekawy efekt inokulacji. Używanie takich falkonów, tak jak ja tutaj używam, też ma ogromny plus, bo one są bardzo, od razu mają skalę, więc nie ma problemu z odmierzaniem, możemy zachować sterylność. Łatwe są do transportu, lekkie, nie tłukące się, więc możemy to sobie dość dobrze i dokładnie wszystko przygotować w laboratorium i następnie wykorzystać w terenie. Więc ja wylewam tu ostatnią pożywkę i będziemy szli do szklarni, gdzie Państwo zobaczycie sam proces inokulacji, który jest oczywiście bardzo prosty. A przede wszystkim zobaczycie nasze rośliny,
i cały układ doświadczalny. A to jest, proszę Państwa, nasze doświadczenie z miedzią, które część wykorzystaliśmy na Wasze zajęcia anglojęzyczne, część, największa część jest przeznaczona na zajęcia z fitormediacji dla kierunku ochrona środowiska. I chyba tu im trochę to doświadczenie zepsujemy. Układ jest taki jak wszędzie, w każdym z tych naszych doświadczeń, czyli mamy kontrolę, cynk i miedź. Wykorzystamy sobie te 5 roślin tutaj. Ja tak patrzę na to, zrobimy to w ten sposób, że... Bo to jest ta sama gleba, na której Wam się skończyła, na której Wy skończyliście Wasze doświadczenie, czyli to z tym wysokim pH. I to chyba będzie najciekawsza opcja. Mamy 5 roślin z miedzią i 3 byśmy sobie zainokulowali. Ja je tutaj po prostu oznaczę dodatkową etykietą. Trochę celowo wybieram 2 najmniejsze. Zobaczymy, czy ta bakteria coś pomoże. Jest to tyle ciekawe, że tutaj zastosowanie bakterii ma duże uzasadnienie. Rośliny na pewno w obecności miedzi nie czują się najlepiej. Miedź tutaj zdecydowanie w takich ilościach, w jakich jest, nie pomaga. To jest ta sama gleba, co u Was. To jest 1500 mg na kilogram suchej masy gleby. Bardzo dużo. Ale z drugiej strony pobieranie tej miedzi jest stosunkowo ograniczone, bo pH było tu dość wysokie. Więc zastosowanie bakterii może i pomóc roślinie, ale może też usprawnić procesy bioremediacyjne. Mamy miesiąc, więc ja mam nadzieję, że przez miesiąc zobaczymy tu jakieś wizualne zmiany. Czyli zobaczycie, że te rośliny po prostu rosną szybciej. I w planach jest zmierzenie też akumulacji metali. Nie wiem, czy to zrobimy razem, czy my to zrobimy jakoś dokładniej, korzystając z uprzejmości jakichś znajomych, którzy mają ASA albo ICP-MS albo coś podobnego. Więc zobaczymy, jak będzie. Na pewno zrobimy jakieś zdjęcia, żebyście zobaczyli. Może uda się to tak zorganizować, że Wy zobaczycie rośliny, a my między jakimi zajęciami pobierzemy materiał do analityki metali ciężkich. Nie możemy tutaj za bardzo tych roślin bardzo maltretować, ponieważ no to jest doświadczenie dla ochrony środowiska. Dla nich będzie też kolejny czynnik, mam nadzieję, że ciekawy, że te bakterie będą wykorzystane. Ja to zrobię w najprostszy możliwy sposób. Różnie niektórzy jakieś strzykawki używają, inni... No różne są metody. Ja bym chciał, żeby to było jakby jak najbliżej praktyki, więc nawet nie ma co tutaj się rozwodzić. Ja to po prostu wyleję w strefę korzeniową. Przypomnę, co tutaj jest. To jest bakteria, która została, pelet bakteryjny po wirowaniu, który jest rozpuszczony w roztworze fizjologicznym siarczanu magnezu. Podlejemy. To są endofity, które no z naszego doświadczenia raczej wskazują na to, że najlepiej do rośliny wnikają poprzez korzenie. Nam też zależy, żeby one w strefie korzeniowej działały, czyli pomagały roślinom w pobieraniu metali i pomagały redukować skutki stresu metali ciężkich. I to tyle. Ta bakteria jest skuteczna. My ją żeśmy sobie znaleźli i to jest chyba jedna z nielicznych, która działa tak dobrze, choć też nie zawsze. No zobaczymy, jak tutaj to się uda. Dla doświadczenia dobrym czynnikiem będzie temperatura. Jak Państwo widzicie, skończyła się zima tej wiosny, zaczęło się lato tej wiosny. To zintensyfikuje wzrost roślin. Ta rola bakterii, tak jak mówiłem, w laboratorium będzie tutaj większa. Silniejszy będzie czynnik stresowy, bo roślina będzie rosła, a jednocześnie no, możemy ją pobudzić do lepszego pobierania. I tyle. Zobaczymy, jak to się ułoży. Postaram się przygotować króciutki tylko protokół na ćwiczenia, żeby załączyć Wam do naszego pliku z materiałami. A opowiem trochę na ćwiczeniach teoretycznej części o molekularnej identyfikacji bakterii. To tyle z mojej strony.